Janusz Lewandowski, Janusz Korwin-Mikke czy chociażby ostatnio odwiedzający Wejherowo kandydat do Europarlamentu Jan Kulas, który nie krył fascynacji naszym miastem. To tylko nieliczni z kandydatów. Dobro Wejherowa, a zwłaszcza korzyści, jakie z danej kandydatury wypływają dla naszego miasta, powinny być dla Wejherowian najważniejsze. Szczególnie urokliwy jest ten rynek. Kiedy zaszedłem do tej cukierni, pomyślałem sobie, są miejsca, gdzie można porozmawiać, podumać. Ale zmienia się estetyka, piękne otoczenie. Myślę, że to sami mieszkańcy na pewno też odczuwają. A po rozmowie z prezydentem przekonałem się, że miasto ma dobrego, doświadczonego gospodarza. Jest wizja rozwoju miasta. Pan prezydent naświetlił mi te wszystkie sprawy dotyczące infrastruktury oczywiście, węzłów integracyjnych oczywiście, obwodnicy północnej, aglomeracji trójmiejskiej. Bardzo ważna kwestia. Dalsza rewitalizacja oczywiście wejherowskiej starówki, można by powiedzieć, ale także edukacja, nauka, szkoła wyższa, która ma miejsce przecież w Wejherowie. Wiele ważnych spraw, także ten spacer mi pokazał, że warto z tym miastem współpracować i warto też się wspierać. Nie bez znaczenia jest też cały teren Kaszub, który w Europarlamencie nie może być zapomniany. Nie ma Pomorza bez Kaszub oczywiście. To ponad 1000 lat naszej kultury, naszego języka, naszej obyczajowości. To był taki kościec przetrwania również polskości na Pomorzu. Więc zawsze warto podkreślać to, że w XXI wieku wielka kultura, język kaszubski, no to jest coś naprawdę bardzo ważnego, to jest nasz kapitał. I w Unii Europejskiej, w Brukseli też trzeba o tym mówić. Jesteśmy Kaszubami, jesteśmy Pomorzanami. I miejmy nadzieję, że to nie tylko obietnice wyborcze, a idea, która przyświecać będzie wszystkim kandydatom z okręgu wyborczego numer 1, któremu podlega województwo pomorskie. Już 25 maja zdecydujemy, kto będzie reprezentować Polskę w Europarlamencie.